Zajebisty kurwa wtorek, co się tam znowu odpier... O jasne... Jak koru potworem tu już ja pierdolę, ale... Ale wróć, nic cię nie da zrobić. Ale można go chyba jakoś uspokoić ten deseń do jasnej ciasnej. Ja pierborę. To prosta część. Każdy pragnie znaleźć coś, co da naszym życiom cel. Lecz wciąż gubimy trop na ścieżce tej. Wszechświat wiedzie dalej nas za granicą, która jest nieznana w ten przeciętny czas. Lecz jeśli nawet zła istota ma w głowie swe marzenie, gdy wciąż walczy, cel jest bliższy, może uda się. Jednak hero znajdzie się, który spierniczy planetę w końcu. To jest Minecraft z Wojtuchem. Każdy pragnie czegoś, więc będzie wciąż przeciwstawiać się. To jest świat Minecrafta z Wojtuchem. Każdy, kto ma puste serce, jest w kolejce ustawiany. Jednak szczęście jest za drzwiami, więc otwórzmy je. Czas zacząć grę. Dzień dobry. Jak wasza wysokość widzi, wszystko zostało odnowione i wzmocnione, a przede wszystkim jakoś to w końcu wygląda. Proszę, oto rachunek. Jest pani pewna, że nie doliczyła się pani zasików? Jestem pewna. Ta planeta jest prawie niezamieszkana i żeby to wszystko przetrwało, trzeba zrobić porządną fortyfikację. Chyba, że mam to wszystko wyburzyć. No raczej nie chcę pozostawać miasta bez podstawowej obrony, ale chyba wiem co robić. Bober! Tak? Ło, no fajnie odpisowane, fajnie! Właśnie, a ponieważ brakuje nam funduszy, to udasz się do Dragoniusza po pożyczkę. A czemu ja? Jesteś szamanem, to jakoś go wytropisz. No to potrzebuje czegoś, co ma jego DNA. Weź to gówno i w drogę. Dobra, no to 3, 2, 1, start. W takim razie, do kiedy mogę oczekiwać zapłaty? Do kiedyś. Tego rozumiem. Jak mam go uspokoić? No nie wiem. Jakkolwiek? Skoro tak mnie lubi, to do wody z nim! Chodź, Koru! Nie chcę ci zrobić krzywdy! Tylko weź mi też nie rób krzywdy. Co to kurde jest? Mitsu! To Koru! Czekajcie. Okej, nie zabiło go. Skąd ty się tu wziąłeś?
Cóż, mam misję od Iki, żeby Lord Dragoniusz udzielił pożyczki na remont zewnętrznej części miasta. My musimy iść do pierwszej stolicy, ale nie możemy tak zostawić Korega. Mogę go zabrać ze sobą, tylko wtedy nie wiadomo, co Iki powie, że zamiast pieniędzy przynoszę potwora. To obrzydzone przez pijawkę, ale jakby Mitsu zdążyła przynieść kwiat, to bym zrobił eliksir z odwróconej energii pijawki. Pokaż to. A masz. Jaki ty chciałeś odczynnik zastosować? Z tą wodą. Źródlaną, z Beskidu. A taką zarazem czysta woda by nie wystarczyła, a prędzej byś go zabił. Wybacz, myślałem, że no... To niestety, kurde, źle myślałeś. Paj, byłeś hibernowany tak długo, że nie wszystko jest teraz takie oczywiste jak wcześniej. Mój brat o tym nie wiedział, więc nie popełniał jego błędów. Jest tu jakaś taczka? Chwila, może mam odpowiednią miksturę. Dajcie jeszcze jakąś rzecz, jakby się obudził, to żebym mógł go ogłuszyć. Nie chcę, żeby się na mnie rzucił po drodze do zamku. Masz tu jeszcze sukienkę Vertora, tak na wszelki wypadek, gdyby Koru nie wiedział, gdzie jest. Dobra, to więc no, elo. Jestem w podróży wciąż, wszystko możliwym staje się, wystarczy tylko wdech. Czeka zwariowany, nadźwiękowy, całkiem nowy dzień. Nie dbam, co stanie się, równie dobrze świat wybuchnie, w końcu jestem pyłem. Słychać tylko jeden bardzo głośny dźwięk nowej przygody, więc idę sobie w las. Spotykam także góry i jeziora. Widzę tu budowę sprzed setek lat. Ta kraina nadal tajemnicę ma. Chodźmy przyjaciele, odkryjmy razem każdą z nich. Cóż, może nie wszystko poszło po mojej myśli. Ale za to mam inną koncepcję do zrealizowania. Ahora tú dime quién es la ilusión.